ciemno. Jest elegancko. Dociśnięte. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj niedziela. Kosimy, nie śpimy. Tutaj już grad zaczął, ja dopiero dojechałem, bo jeszcze się musiałem zatankować. Ale zaczynamy kosić, tu widzę. Plon jest ładny. Także jest co zbierać. Tutaj zaraz będę musiał ustawić jeszcze kosiarkę, bo zobaczyć, czy jest dobrze ustawiona, bo nie wiem. Bo pod lucernę miałem trochę wyżej, tak na oko ustawiłem teraz, ale zobaczymy. Gazu. Tysiąc obrotów. Opuszczamy. O, kondycjoner na maksa ustawiony. Dobrze. No tu brat już też jeździ. Elegancko to wygląda. Zaraz jeszcze Łukasz dojedzie z grabiarką. Będzie od razu zagrabiał. Także elegancko. I jutro zbieramy, bo nie ma na co czekać. Tutaj już widzę, jakaś trawa się, bo tu kilka odmian jest, ale jakaś trawa już się wykłosiła. No ale co zrobić. Ogólnie koniczyna jest, to trochę białka i tak będzie, także będzie białko, masa. Bo na masę nie można narzekać, jest ładnie. A tutaj ta jest jeszcze ładniejsza, z ziołami. Kurde, jak ja lubię to pole kosić. Tu zawsze jest co zbierać. No, ogólnie w niedzielę nie lubimy pracować, no ale jest okienko pogodowe, to trzeba to skosić. Elegancko idzie. Nawet nie zdążyłem szyb umyć, no ale jakoś to się skosi. Tutaj najpierw z rana tutaj kosimy koło tych domków, tam żeby wieczorem już nie jeździć, jak tam ludzie po pracy niedziela, to jak ludzie już później będą chcieli sobie grillować czy coś, żeby nie jeździć. Pojeździmy trochę, no rano, jest która godzina? No jest 10:30, także już raczej nikt nie śpi. Przynajmniej mam nadzieję, że nikogo nie obudziłem. Ale myślę, że nie, i jak tak, to zrozumieją chyba. No ale ten, no tutaj kosimy naszymi zestawami 10 metrów naraz. Także no te 30 hektarów to myślę, że moment nam pójdzie tak na spokojnie dzisiaj. W miarę wcześniej zaczęliśmy, bo już jest 10:30, także myślę, że co w sumie, no myślę, że te 6 hektarów na godzinę będziemy kosić, nawet w sumie może więcej, zobaczymy. Także dzisiaj w miarę fajnie powinno to pójść. Łukasz zagrabi też, to jutro od rana zaczynamy. W sumie od rana.
od 10 myślę, że zacznie. No 10 to by było dobrze, jakbyśmy zaczęli. Myślę, że tak realnie kosić, zbierać zaczniemy o 11, w pół do 12, coś takiego. No i miejmy nadzieję, że zdążymy. A jak nie, to najwyżej we wtorek końcówkę się zrobi. No. Dobra, tutaj małe kawałki. Zobaczymy. Tu jest hektar, tu jest ładniejszy kawałek, 9 hektarów, tam gdzie te zioła. Także no, na razie tutaj skosimy. Jak objedziemy dwa razy dookoła na ziołach, to zobaczymy, jak to pole tam wygląda. Wam powiem, plon jest tutaj bardzo zacny. Ja nie mogę, ale tu jest trawy. Tutaj ta się jeszcze nie kłosi. Minimalnie poszczególne trawy się wydały kłos, ale jeszcze jest ok. Tutaj możecie zobaczyć zaraz, mamy, no tutaj siałem i mi zbrakło. Posiałem tą samą trawę, co tam kosiliśmy na pierwszej działce i widać, ta już jest, ma w sobie jakieś trawy, które już się skłosiły i tu widać, jest odcięcie od razu, tutaj taka linia nieskłoszonej trawy, ale mówię, tutaj w tym roku trawa przejęła to pole. Zioła widać są niżej, bo no, tu trawa jest konkretna, wody miała. Naprawdę jest co zbierać. I to bez azotu. Azot tu był minimalny, bo tutaj dawałem ile? 10 metrów sześciennych gnojówki tylko. I zobaczcie, jaka trawa. To jest pięknie. Aż się chce kosić tutaj. Zioła widać są niżej. Koniczynę widzę. Widzę też tam gdzieś poszczególne zioła. Także one są, tylko wiadomo, trawa je teraz zagłuszyła. No, zobaczymy, jak na następny pokos to będzie wyglądać. Ale tutaj już od paru lat ładne zbiory mamy. Te zioła widać mają dobry wpływ na ziemię, bo one też są, no, wyłapują azot i z tego, co mi mówili, no, powinny dawać ten azot też trawie. I jakoś to chyba działa, bo to mówię, azot był minimalny. Na jesieni tutaj był dawany obornik w tamtym roku. No i jak widać, efekty są. No, ja jestem strasznie zadowolony tutaj z tej działki. Mogłaby być trochę bliżej domu, bo jest tak 4,5-5 km od domu. No ale jest tutaj co zbierać, także jest na plus. Kosimy, dobra, mamy którą godzinę? Mamy 10:44. No zobaczymy, o której skończymy. Tu jest 9 hektarów. Także no. Kosimy. No, tutaj już mamy koniec koszenia. No tam sklina, tam brat kończy. Ale zobaczcie, jakie pokosy. Ja nie mogę. Tu przejechałem ciągnikiem. Jest genialny pokos. Jest tu masy sporo. Także no, plon będzie. Dobra, teraz jedziemy na trochę słabszą działkę. Ale to zaraz, która godzina?
No bo brat akurat skończył, skosił ostatnie. Mamy 11:48, już teraz szczerze powiem, nie pamiętam, o której zaczynaliśmy. Jest tu 9 hektarów, także nie wiem ile się udało skosić, w jakim czasie, ale myślę, że w miarę fajnie tu poszło. Duży kawałek to moment idzie. Dobra, teraz jedziemy na 8-hektarowe pole. I no tam jest już starsza trawa, także zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Widać, że z wierzchu kondycjoner już dobrą robotę zrobił. Fajnie przeschło już z góry. Teraz jak to na rządkach wejdzie, to znowu tam te zwierzchnia warstwa ładnie przeschnie. Brat już się złożył. Łukasz tutaj no trochę roboty jeszcze ma, będzie mieć, żeby to zrzędować. Ale dobrze, będzie co zbierać. No tutaj nie wiem, nie znaleźliśmy, bo tu sarna lata, tak jakby szuka swojej małej, ale no patrzyliśmy cały czas na bok kosiarek, nawet czasami się zatrzymywaliśmy, były jakieś oczka takie zgniecione przez sarnę, widać, że leżała wcześniej, ale o jest. No teraz koło nas, czy tam tu bierze? No na zakręt teraz, nie? No dobra. No tak po kolei będziemy jechać i tam aż do Marka, nie? No dobra. Mówię, tutaj sarenka jest, ale nie wiem. O, poszła teraz. No nie odczuliśmy też w kosiarkach, żebyśmy złapali jakąś sarnę. Nie wiem, no zobaczymy. Najwyżej Łukasz może znajdzie później w trawie, jak będzie tu, jak była tu na tym polu, no to już niestety nie żyje. Ale no ogólnie z kondycjonerami też jest na tyle dobrze, jak kosimy i na przykład złapiemy jakiegoś zająca czy jakąś sarnę, no to ona już na miejscu pada, nie cierpi. No bo ten kondycjoner to naprawdę nie jest łaskawy, jeśli o to chodzi. Jest śmierć na miejscu. Ale i tak lepiej niż przeciąć dyskami nóżki i tak zostawić żywą, żeby cierpiała. No to mówię, kurde, te pokosy mi się tak podobają. Dobra, dość gadania, jedziemy na następne pole. No i tutaj to nasze żyto, najsłabsze w tym roku pole. Nie wiem, dlaczego tutaj tak nie wyszło, no przez to, że obornika nie było dane, no. Bo zaraz będziemy przejeżdżać koło pola, gdzie był obornik. To wam pokażę, naprawdę fajnie wygląda. Ogólnie lucerna na razie, no jest praktycznie prawie tydzień po koszeniu, no i się na razie nie zbiera, no za zimno. Normalnie tydzień po koszeniu to już się zaczynało zielono robić, no a tu niestety na razie jeszcze nic z tego. No tutaj na przykład delikatnie ładniej to wygląda, no ale i tak jest słaby. No tu w tym roku planuję dać ten poplon od czekaj, jakiej to jest firmy, DSV chyba, DVS, nie wiem, jakoś tak, mieszanka poplonowa Enfix. To jest tam większość jest strączkowych, no i poprawia no próchnicę, bo buduje masę próchniczą i dużo azotu magazynuje, także po tym Enfixie na wiosnę rzucimy jeszcze obornika i zasieję tutaj trawę na wiosnę, także mam nadzieję, że wtedy będzie lepiej. No tu jest delikatnie lepiej widać. No. No a tu mówię, lucerna jeszcze się nie zbiera. Dobra. Wjeżdżam na ulicę i jedziemy na to pole. No i tu zaraz będziemy przejeżdżać koło żyta, tego po oborniku. I to jestem bardziej zadowolony. Tu
tutaj to fajniej wygląda, te głosy większe, wysokość inna. O, elegancko tutaj. Dobra, tutaj już zaraz mamy trawę za tym zakrętem. O, tu jest słabsza, ale było przesiane już, także na drugi pokos powinno być lepiej. A, brat wjeżdża drugim wjazdem. O, tu też już delikatnie głosy widać, ale jeszcze nie jest najgorzej. Ale też widzę, masy jest. Zobaczymy, jak będzie, ile przyczep uda nam się zebrać tutaj z tego pola. O, tutaj tak to wygląda. Zwalniamy. A tu widać, ten kolorek nie jest taki, jaki powinien być. No ale plon tutaj też widzę jest w miarę fajny, także wjeżdżam, rozkładam się i jedziemy z tym. Net op de bocht dus dan kan dat nog. Wow. Doei. Dobra, dostałem telefon, że są klienci po pobyczki. Także no, jestem blisko gospodarstwa, to moment pojadę, także widzimy się zaraz. No, cielaki sprzedane, szybki postój. Dobrze, że blisko. Nie musiałem tyle jeździć. Teraz sobie chwilę pojadę i już będę na polu. No. Zobaczymy, jak bratu poszło. Ile mu się udało skosić. Bo ta działka jest taka nieforemna i no po środku jest jeszcze dom z działką, także no, trzeba to jeszcze też objechać. Widzę, że już raz objechał i jedzie drugi raz, także teraz ja się też rozkładam i kosimy. Tutaj mamy jeszcze obok też jeszcze jedną działkę, 4 hektary, także zobaczymy, jak to będzie szło. Po pierwszej i mamy już praktycznie koniec. Tutaj jeden pasek tylko został do skoszenia. Tutaj był taki plac, był trochę słabszy,
No ale w następnym pokosie będzie chyba lepiej. Tak mi się wydaje. Dobra. Tutaj kończę i ten. I zaczynamy tamto 4-hektarowe pole i prawdopodobnie pójdziemy na przerwę. No i wtedy jeszcze 12-hektarowe pole zostanie i będzie ok. Tutaj widzę, brat przez żyto chce jechać, także jedziemy przez żyto. No ogólnie tutaj żyto ładne jest. To jestem zadowolony z żyta. Także ojeny. No tu kukurydza bardzo słaba jest. Tam no, dwa liście nie ma dopiero. Także no ten rok nieciekawy. Tutaj powinno już być kukurydza w kolano o tej porze. No ale nie jest i wygląda to kiepsko. No tutaj jesteśmy na tym 4-hektarowym polu trawy. No i będziemy kosić. No zobaczymy, jak długo nam to dzisiaj zejdzie. Tutaj też jest fajny plon. Też jest trochę starszy użytek tutaj, ale jak widać, starsze użytki też jeszcze potrafią plonować. Tutaj był pas, ten ścieżka, jak woziliśmy obornik, żyto było. No i było to ostatnio skruszone, jak lucernę kosiliśmy. No i tak to wygląda, dobra. Kosimy. No i idealnie skończyliśmy, mamy za 5 druga. Skończymy to, jedziemy na przerwę. Tutaj Łukasz już przejechał dwa razy dookoła te 8 hektarów i tam grabi od klina. No, tak to wygląda. Tutaj ogólnie ta trawa będzie zbierana jako pierwsza, bo ona jest taka, no mniej wilgoci w sobie ma, jest wiadomo starsza trawa, to będzie zbierana jako pierwsza. Co? Dobra. Tą trawę będziemy jutro zbierać jako pierwszą, bo ona jest taka, wiesz, suchsza, nie? Dobra. Mówię, mam fajniej w zestawie tym, bo już z ciągnika mogę go składać, nie muszę nic ten. A tam w sumie też idzie, ale do przód właśnie trzeba. A, urwało się znowu. Dobra, jedziemy teraz na przerwę, to trytrytką się złapie tam. Mówię. Dobra, widzimy się po przerwie. Co, Pimpek, już wsiadłeś, nie? No, dobra, czekaj. Ten kawałek to się przejedziesz, mówisz? Dobra. O, tam widać, Łukasz grabi. Tutaj trochę szybciej mu pójdzie, bo jest fajniejszy materiał, taki suchszy trochę już. To moment mu zgrabianie pójdzie. No. Zaraz pewnie też na przerwę przyjedzie. Tutaj ta trawa, co ostatnio kosiliśmy, już pięknie odrasta. Gnojowicy dostała. I rośnie. Wody ma pod dostatkiem, elegancko. No i dobra, jesteśmy po przerwie, jest już w 3:30. Trochę się zasiedzieliśmy, bo jeszcze rodzina przyjechała. O, krowy na dworzu. I co, jedziemy kosić te 12 hektarów. Brat już trochę wcześniej pojechał, tam z 5 minut. Bo wiadomo, dookoła musi obierać pole, to
to szybciej jak pojedzie, nic nie zaszkodzi. No i sobie będziemy kosić. Zobaczymy, o której skończymy. No i tutaj też jest piękny plon. Jak widać. Pięknie. Elegancko. O. Tutaj już też się wykłosiła już jakaś tam jedna trawa, odmiana. Ale ten, ogólnie nie jest najgorzej. W tamtym roku było już bardziej wykłoszone. No, a tu widzę, koniczyna fajnie urosła, trawa fajnie urosła. Jutro będzie wożenia, nie wiem czy zdążymy jutro. I ten... no, tam brat jeździ. Także... mówię, ja jestem zadowolony z planu. Wiadomo, mogliśmy tydzień wcześniej, jakby było skoszone, by było idealnie. No ale, no co zrobić. Pogoda jest jaka jest, ogólnie ja nie narzekam na pogodę. Teraz się okienko złapało, także no miejmy nadzieję, że jeszcze do końca pogoda wytrzyma i nie popada. Ale dzisiaj jest pięknie, słonecznie, bezchmurnie praktycznie, można powiedzieć, błękitne niebo. Także pogoda się idealna trafiła. Trawa może będzie mogła przeschnąć. Także będziemy taką idealną kiszonkę w pryzmę dawać. Także wszystko na plus. No, dobra. Kosimy! Minut, 2 hektary skoszone. Pimpek ledwie co zdążył przylecieć. Zobaczcie, jest fajne. No, koniczyna pomiędzy, widać. Elegancko. Czekaj, Pimpek. Teraz nie. Później. Później, bo teraz dookoła muszę. Pimpek by chciał już wchodzić, ale na razie go nie wpuszczam, bo dookoła to dużo sprzęgłem trzeba operować. No i tak wygodniej, jakby jak samemu się jest. No i zaczynamy tutaj tą działkę. Ona ma 10 hektarów. Przedzielone jest bagnem, ale powiedzmy, że w jednym kawałku. Bo nie musimy już przejeżdżać dalej, tylko tam mamy takie małe przejście. A w sumie mogę... A nie, dobra, nie będę tutaj włączał. Mówię, ten bok bym ściął, ale niech jest. No. Także moment idzie. Tam mamy wydajność, powiedzmy, te 7, może nawet 8 hektarów na godzinę, także jest dobrze. Tutaj ogólnie teraz krzaki są, ale woda jest w bagnie. Pierwszy raz, nie wiem od jakiego, jak długiego czasu. No, także
tu akurat nie widać, bo tam jest głębiej trochę. No ale tu jest plon, jak u wszystkich w tym roku. No w tamtym roku też był plon, ale tutaj to w tym roku jest o wiele lepsza jakość tego wszystkiego. Widać, że ta trawa ma więcej wartości. No tutaj, tu właśnie mamy przejazd obok bagna i potem jedziemy tam. Ale na razie skosimy tutaj tą działkę. Ja się teraz tutaj wycofam. Pimpek tu jest, dobra. Mówię, uważać trzeba, żeby pimpka nie skosić. Biega wszędzie. No, jedziemy. Mówię, takiej trawy to już dawno nie mieliśmy. Jak nie suszę, to co innego. A w tym roku jest wszystko idealnie. No tylko trzeba było poczekać na to okienko pogodowe, żeby to skosić. Ale tu zobaczcie, pokosy są przepiękne. Ta szóstka ma już 4560 godzin. Więc już trochę nabiła. Piona! Leci wzdłuż trawy i skoczył mi przed pysiakę. No, ja? Kurde, patrzę. Aha, i co? Skosiłeś ją? Nie wiem. Aha. Czy hamowałem nim wziął? To było do trawy. O. Nie, wleciała. Tu wam wiatr wieje. Tu wam pokażę, póki pamiętam. Zobaczcie, tutaj było po oborniku. Trawa nam wymarła. Ale zobaczcie, tutaj brat siewał też. Zobaczcie, rządki są. Także tu, o, tu dobrze widać. Fajnie. Tu w następnym pokosie znowu będzie trawa. Fakt, że jest nierówno tutaj, bo jakbym miał talerzówkę, może bym talerzówką najpierw przejechał, ale i tak jest nierówno, to lepiej, żeby było nierówno i zasiane, jak nierówno i chwasty rosły. Także no. Dobra. Jadę dalej, już końcówka nam została, także prawie koniec. No. I koniec pierwszego pokosu tego roku, przynajmniej koszenia. Jeszcze nie wiem, jak daleko Łukasz jest ze zgrabianiem, ale no dawaj, kółko, składaj się. O właśnie, dobra, delikatnie podnosimy i jedziemy do domu. Mamy godzinę 17. No, z półtora godzinną przerwą to ponad 30, no ponad 30 hektarów wyszło. Także jestem zadowolony z tego, co nam się udało skosić. Masy jest, także jutro będziemy mieli pełne ręce roboty ze zbieraniem. Łukasz jedzie. O, my skoczyli im kosić, czyli mu zostało jeszcze 12 hektarów, także. Co pimpek? A nie, dobra, czekajcie. Thank you.
wypadło i ostatnio opuściłem go na zaczepie. Siebie? No to dobrze, chodzi. Brązowy. No. Wszystko się zgadza. Dobra. To w sumie niech tu... Czy gdzie ty go stawiasz? Niech tu stoi już. Pełno rzeczy jest, ale tej chytki nie ma. Dobra. Jadę szoferem, nie? No. Podczepione przyczepy mamy. No te czwórki nie podczepialiśmy jeszcze, bo jest w polu jeszcze. Ale to jutro się z rana podczepi. No. Myślę, że na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, widzimy się jutro przy zbiorze. Cześć.